Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Ascynie. Chyba się dopiero co się obudziłem, tak więc mój głos troszeczkę jeszcze nie przeszedł do normy. Strasznie głośny jest ten Assassin z jakiegoś powodu, a przynajmniej dla mnie. Może właśnie dlatego, że tak jak powiedziałem, się niedawno obudziłem. Cóż mam do zrobienia aktualnie? Aktualnie z tego co widzę, mam tutaj początek wspomnienia. Czy ja nie muszę wysłać Assassinu przypadkiem na misję? Chyba muszę. Widzę, że mamy tutaj dość wielu z nich mamy właśnie dostępnych, tak więc może by się przydało ich wysłać na co nieco. Chyba, że to są ci asyni, których już nie mogę wysłać i muszę ich... Gdzie to było? Tutaj powinien być również gołemnik, jest. Jak myślałem. Czy to są już ci na 10 poziomie, których się wysłać już dalej nie da? Możliwe w sumie. Jak widzicie, praktycznie żadne miasto, że tak powiem, nie jest przez nas oswobodzone. Że wezmę to. Tak, to jest mam asyna, to mam... to są same 10... Ludzie, to są sami ludzie z 10 poziomem. Sami asyni z 10 poziomem, tak więc nie ma co ich wysyłać. Wybaczcie, dawno nie grałem, tak. Ponad tydzień na pewno. Gdyż to jedna nagrywałem tego asyna, a potem, zapomniałem o tym, powiedzmy. Pójdę aż do misji głównej, gdyż ona mnie, że tak powiem, najbardziej interesuje z tego wszystkiego. Przynajmniej chwilowo. Właśnie, tam są te medykamenty, a ja akurat ich potrzebuję. Chyba ich ostatecznie nie dokupiłem trochę. Znaczy, nie dokupiłem ich wcale. Tylko trochę. Więc tak, utensylia. Szybka trucizna, na razie lekarstwa. Kup. Dobra, uzupełnij kup. Dobrze, nie wydałem. Znaczy, zależy jak na to spojrzeć. Teraz strzeżony, czyli znowu się zakradamy do tego księcia, do tego nie kuzyna, tylko cholera, jak się nazywało, siostrzeńca tego sułtana, jak się nie mylę. To ja nie chcę wchodzić, póki co przynajmniej, póki się nie dostanę troszkę tutaj wyżej i ciągnę tego gościa stąd. A no właśnie, z Sulejmanem, on się tak nazywał. No i właśnie, nie no świetnie, po prostu tutaj wszedłem. Idealnie. Przepraszam. Ale nie wiedziałem, że ta misja mi się zacznie zaraz po wejściu tam. O Jezu, ta gra jest strasznie głośna przy ekranach ładowania, mimo wszystko, z tego co widzę. A przynajmniej teraz mi przyniosło tutaj. Więc tak, żeby się tam dostać. Tam jest oddział dwuosobowy, co prawda, ale jednak janczarów. No i szybciutko do góry. Wezmę sobie te cyganki chętnie. To jest tylko 150, a może mi zapewnić tutaj pewną ochronę. Dobra, przyspieszmy. To jest spokój, tam na wieży jest jeden. Aczkolwiek on raczej nas zwracać uwagi nie będzie. Tą dwójkę można spokojnie ominąć, tam jest jeszcze dwóch patrolujących. I tam jest też Sulejman, Jeszcze niepotrzebnie tak naprawdę wynająłem w dużym stopniu. Zgadnąłem sobie przy okazji taki wielki sztylet. Nie, no wcale tego nie widać, nie? To wcale nie wygląda jakbym chciał... Ezio? Co, on chciał na główkę skoczyć z krawędzi? Ogarnij się, człowieku. On chciał na główkę z krawężnika chyba skoczyć. Przepraszam, musiałem tak porównać. Jest Sulejman. Czyli jednak nie było nam nawet potrzebne to towarzystwo, niepotrzebnie wydane pieniądze, ale trudno. Arek was not traitor, Suleiman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you? I'm sorry. God forgive me. I should not have been so quick to judge. He was loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Tariq, he should not have been so secretive. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadoce. Can you get me there? Yes, of course. I will arrange a ship to take you. Sulejman! Sulejman!
I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Janissary? The man you quarreled with? He's been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Janissaries will accuse me of this crime. This is terrible news, Uncle. When word gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Kefe. Buonasera. Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe. We will track down the perpetrator of this crime, uncle. Nie ma tak jak przejść i udawać gościa, który dopiero co przyszedł. Ojejku, dobra. Znaczy nie będzie zbyt ciężkie, żeby pozostać niezauważonym i opuścić to miejsce. Cholera, albo i nie. No nie będzie tak łatwo, jak myślałem. Chociaż w sumie opuszczenie tego miejsca tędy będzie dosyć proste, jak mi się wydaje. Jeżeli stąd pobiegnę tutaj, wskoczę zaraz do wody przy okazji. Ej, ktoś na wieży jest? Nie widzę. Ale też nie ma sensu się... No. Powiedzieć, że nie ma sensu się pieprzać. Dobra, i dodatkowy cel też zrealizowany, spoko. Tak nie miałem zamiaru nikogo zabić, no chyba że na początku tam, ale nie wiedziałem, że wtedy mi się od razu misja zacznie. Wiecie, przy tym pierwszym desynchro, które mnie dopadło, powiedzmy, poniekąd. Ojejku, dopiero teraz ogarniam, jak bardzo się nie ogarnąłem przed to nagraniem. Świetnie. Trudno, za późno już na to. A, wbijamy w takim razie do góry. Okej, ja nie chcę wskakiwać po sklepie rybnym, ja rozumiem. Ja wszystko rozumiem. To jest... A nie, to jest bank. O, to może sobie podajmy pieniądze przynajmniej. Przy okazji będę musiał sobie na pewno niedługo zbroję z tego co widzę. Jakoś pieniądze. Nadal nic nie mam, okej. Spodziewałem się tego. Myślałem, że już coś mi się tam zebrało. Dobra, no to w takim razie na razie wygląda na to, że musimy iść do znowu do Sofii. Sofia, tak, do Sofii tutaj? Czy też nie? Nie, wspomnienie Sofii, okej. Czyli tam trzeba się udać. Coś jest przed nami jeszcze nieodblokowanego i chętnie to odblokuję. A to jest budynek frakcji, to może jednak nie. Już nie tak chętnie. Te budynki frakcji naprawdę mnie nie interesują ani trochę. Dla mnie to jest taki bezsens, bo tak naprawdę można sobie zdominować jedną frakcją całe miasto. Ja tego strasznie nie lubię. W sensie nie lubię tego wybierać. Wolałbym, żeby to było już z góry narzucone. Wiesz, no tak, oczywiście tam pewnie w jakimś sensie to miałoby znaczenie. Tyle, że to tak jak powiedziałem, nie obchodzi praktycznie wcale. Powoli do przodu. Niestety nie ma tutaj nigdzie szybkiej podróży za bardzo, a przynajmniej ja jej nie widziałem, tak więc muszę powiedzmy na piechotę przelecieć to wszystko. Natomiast daleko i tak przynajmniej tutaj nie było. Gdyby było dalej, to bym pewnie jednak szukał jakiegoś punktu. I mamy wspomnienie Sofii. Kolejny po resztą. Enjoying the poem? Who are these men he condemned to hell? Political opponents. Men who wronged him. Alighieri's quill cuts deeply, no? Alighieri, Dante Alighieri. It is a subtle way to seek revenge. Czyby to było piekło Dantego? I plan to make a trip to Andrianopoli in a few weeks. Możliwe. To visit a new printing press there. Nie będę się tym zajmował teraz. That should be fun. It is a 5 or 6 day ride from here. And I will need an escort. Ktoś wrócił chyba z misji. Oh, I'm sorry. You are a busy man. Sofia, I would love to accompany you, but my time is running short. That is true for all of us. Well, I can try to solve this last code now, but I need to run an errand before sundown. Can you wait a day? What do you need? It is silly, but a bouquet of fresh flowers. White tulips, specifically. I can get you the flowers. Nessun problema. Are you sure? It will be a nice change of pace. Bene. Meet me in the park east of Hagia Sophia, and we will trade. Flowers for information. To wszystko było takie łatwe w życiu.
No to ja dam wam kwiaty, a wy mi przekażcie wszystkie informacje handlowe na temat waszej firmy. O Jezu, to by było naprawdę coś. Wow. A może przyszłość pokaże coś takiego, że za ileś tam setek lat kwiaty rzeczywiście będą miały dużą wartość kolekcjonerską. Nie, przepraszam, żartuję oczywiście. Wtedy by naprawdę musiała się praktycznie cała... Wszystko na świecie musiałoby się zmienić. W sensie, poczynając od zwierząt, całej struktury. Klimatu. Absolutnie po prostu wszystko. A to teraz otworzę ten kram krawiecki. Warszawy krawiecki, no mniejsza. Tak, oczywiście psujący się gnyjskim jak zawsze, wspaniała rzecz. Niestety on mi się bardzo lubi psuć, tak jak powiedziałem, przy jakichś jaśniejszych obrazach. Dlatego też, no korekcja tego nie jest po prostu możliwa dla mnie. Chyba, żebym go ustawił dalej. A nie mam na to aktualnie miejsca. A żeby jeszcze dobrze go oświetlić wtedy, gdyby był dalej, potrzebowałbym dwóch softów, czego też nie mam. O tyle, ile miejsce coś tam bym dał radę wykombinować z miejscem. O tyle drugiego softa nie zrobię wam 5 minut z kawałka sznurka i korka z butelki plastikowej. Bo nie jestem niestety MacGyverem. Tak więc wybaczcie, ale na razie musicie się zadowolić tym, czym jest to aktualnie. Gdzieś tu powinny być te kwiaty, tak? No. Zejdź tu, Ezio. You look like a man with money to spend. What do you need, Dostum? Tulips, white, if you have them. Ah, tulips. Forgive me, but I am fresh out. Something else, perhaps? It is not my call, unfortunately. All right, listen. I may know where to get fresh tulips. You wait here, and I will return. 1 hour, 2 at most. I am not waiting an hour. Czegoś zrabuję mu cały w ogóle towar, który miał tam wystawiony. To byłoby dość śmieszne. My to naprawdę zostawiliśmy... Jakby to nazwać... samemu sobie, samopas. On chyba, powiedzmy, poniekąd nam zaufał, chociaż... W sumie wygląda na takiego dziwnego osobnika poniekąd również. Tak więc nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, co. Skąd on to brał? Nie pamiętam tej misji częściowo. Totalnie w ogóle, znaczy kojarzy mi się coś tam, że rzeczywiście te kwiaty, ale nic tak więcej, wiecie. O nie mogę tutaj się udać zauważyć. Czy on tutaj zakręci, to jest dobre pytanie. Jeśli nie, to będę miał trochę przewalone. Nie, o cholera. Dobra. Zostało mi 8 sekund. Okej, udało się, ledwo. Przy czym myślałem, że nie będzie aż tak, że on tam zakręcał do mnie z powrotem, ale tak wiele ci przeliczyłem. Czybym to brał z tego pałacu tutaj? No nieładnie. Halo, ej, Ezio, zejdź! No iż jasny gwint. Ezio, czemu ty się złapałeś tamtego... Gzymsu chyba. Ja nie jestem pewien, czy w sumie czegoś się dokładnie złapał. Jesteśmy na tej jeszcze w początkowej lokacji, więc świetnie. Całość naprawdę obróciła się w niwecz. Dobra. Zaczekam, aż on tutaj przejdzie. Zaraz znowu mnie ten zauważył, gnój.
Ale tam mnie chyba olał. Kolokwialnie mówiąc. Przynajmniej teraz jest cicho. Naprawdę przyciszenie tej gry jest bardzo, bardzo ciężkie, mam być szczery. Także żeby odpowiednio pasowała. No, nie zgubię celu, spokojnie, on tutaj jest cały czas. Bo niestety one strasznie głośne momentami, czego nie da się nawet przyciszyć wewnątrz gry, a... Żeby to przyciszyć w Windowsie, też mi się nie chce po prostu. Tak więc wolę to powiedzmy zostawić sobie. Żeby to było. Bardzo nie mogę w ogóle zostać tutaj wykryty, się okazuje. No w sumie to nie jest niczym dziwnym, prawda, bo muszę go śledzić. Ale gdyby zanim się zrobił rumor, możliwe, że żeby mnie po prostu zauważył, że go śledzę czy coś. Okej, jest pierwszy tulipan. Jeszcze tylko dwa. Nieładnie, kolega zbiera to z tak samo zresztą jak Ezio. Spod jakiegoś świętego miejsca, wydaje mi się. Jeżeli się nie mylę. No i trzeci tulipan. Wybaczcie, te kasynki, one tak wyglądają. Tak, to nie jest kwestia tego, że coś się ścina czy laguje, tylko po prostu one tak wyglądają. One są tak jakby kamera się blokowała o coś. Okej. Dobra, w takim razie lecimy do Sophie teraz. O, jakiś inny dźwięk w końcu jest, tu pania. Nie zauważyłem tego do tej pory. No i znowu. Musiałem walnąć ziemię, bo jak żeby inaczej. Cały lipki. Zero umiejętności jakiegokolwiek parkouru, nawet w grach, w których ten parkour jest praktycznie wymagany. Dobra, czy ja mogę się stąd szybko tam dostać, czy coś cokolwiek? Strasznie głośne te dźwięki właśnie, jak się przechodzi chociażby do menu. Okej, nie, bo to już jest zaraz obok mnie. Więc nie ma nawet gdzie się przenosić. Jest Sofia. Zrobiła sobie piknik. What is this? A gift. Sit. Che belli, grazie. Czemu nie dał 5? I wanted to thank you for letting me play a small role in your adventure. A small role is enough for this adventure, believe me. You are a mystery, Ezio Auditore. Mi dispiace. I do not mean to be. It is fine. È affascinante. Sembra squisito. Why, thank you. Any luck with the final code? Ah, the code, sì. I solved it many hours ago. You will get it soon enough. Jezus. Naprawdę, ona to zrobiła celowo, tak czuję, żeby z Ezio spędzić dodatkowy czas. Dobra. Porozmawiaj ze swoim uczniem. Ale to mi się zbugowało i teraz mi cały czas się wyświetla. Ja nie jestem w stanie tego nawet zmienić. Okej, no ciężko było to jak widać nie zrobić 100% synchro. Ale cóż. Jak daleko mam w ogóle tamtego miejsca do Sophie? Boli, niestety strasznie. Przynajmniej moje uszy to. Gdzie ona jest? Czekajcie, bo ja tego w ogóle nie widzę. Czy to jest tutaj? Nie, misja mistrza synów. Gdzież to jest? A tutaj, okej, okay, dobra. Czy ja tam mam jakieś szybkie przejście? Nie bardzo. Po drodze jedynie tutaj jest jedno, ale nie ma sensu po prostu do tego kawałka i tak bym szedł dłuższy kawałek, więc... powiedzmy, że i tak jest to po drodze, to bardzo blisko. Więc sens szukania dodatkowego przejścia naprawdę jest bez sensem. Tak, sens szukania
Moje słownictwo czasem po prostu powala i moje zdania, które totalnie nie są składniowo dobrze złożone. Sens, chciałem powiedzieć, że sens szukania dodatkowego przejścia, żeby dostać się tutaj, jest żaden. Tak jak powiedziałem, będziemy mieli dłuższą drogę do samego tego szukanego przejścia niżej do tego. Nie wiem, czy ktokolwiek to zrozumiał, bo nadal nie było to idealne zdanie, wydaje mi się, ale przynajmniej miało więcej sensu niż poprzednie. Tak, i powtórzenie słowa sens razy milion po prostu w ciągu kilku zdań również jest bardzo sensowne. Przepraszam, już musiałem. To już było zrobione bardzo, bardzo na siłę. Świetna zbugowana animacja również. No cóż. Nie można wymagać wszystkiego od tej gry. Jeszcze się powoli powspina i zaraz będziemy na miejscu. Jeszcze 10 minut nam zostało, tak więc myślę, że kilka misji zdążymy w międzyczasie zrobić. Dobra. Przemysł, nie wiem co mam mówić, tak trochę mnie zatkało, powiedzmy. Nie mam żadnego pomysłu na jakikolwiek temat, o którym mógłbym wam z wami pogadać w trakcie jakiejś podróży z miejsca do miejsca. Niestety to trochę zajmuje mimo wszystko. Mimo tego, że te lokacje są bardzo zbliżone. A, to tutaj już muszę iść. Okej, czy ona mi już informację przekazała, dobra. Spoko. Myślałem, że nie będzie, że będę musiał na razie jeszcze do niej iść, żeby mi przekazała te informacje. Po pikniku. No, Ezio, dobrze. Myślę, że znowu się obrazi i stwierdzi, że nie przejdzie na bok. Będę się znowu się męczyć z tym. Okej, dobra. To chyba było tam. Wyjątkowo akurat pamiętałem. To jest jedyna lokacja, którą pamiętam, że na pewno tam była księga. Więc jak spojrzałem i o, na pewno tam była. Pamiętam po prostu, tak jak powiedziałem, mojego pierwszego podejścia do Assassin's Creed Revelations. Przepraszam, troszeczkę zaspany jestem, tak jak powiedziałem. Wyjątkowo spałem krócej niż zwykle. Wyjątkowo obudziłem się w końcu przed 12. Tak więc wow. Znaczy to głównie przez to, bo ja siedzę do trzeciej na przykład i gram, czy streamuję, czy czytam książki, tak więc sami rozumiecie. Ostatnimi czasy niestety taki trend się u mnie pojawił. Odsunię kawałek płyty, bądź też dachówki. Ponieważ na dachówkę to trochę ciężkie. I ma kolejną książkę. Znowu zeszytą, z grubą, skórzaną oprawą. Zresztą oczywiście bodajże nićmi. Jakimiś pewnie lnianymi, czy czymś tego typu. O, zobaczcie, nawet rzeczywiście jest tutaj znaczek. Marco Polo, Niccolo Polo, przepraszam. Nie spodziewałbym się tego, że nawet taki szczegół zostanie tutaj dodany. Wieża Panny, dobrze tam przeczytałem ten tytuł? Nie jestem nawet pewien. Poznaję ze swoim uczniem. Czemu Sofia niby miałaby być moim uczniem? Czemu to mi się cały czas pokazuje? Wkurza mnie to, szczerze mówiąc, powoli. Straciłem masę HP. Przydałabym się zdecydowanie lepsza zbroja, ale aktualnie nie ma takowej chyba. Gdyby mnie na taką nie stać. Zapewne przy moim aktualnym zasobie finansowym w postaci niemalże 10 tysięcy akrów. Akry to była. No, akra. Nie akra. Nie pamiętam, mniejsza, dobra. Ale dobra, kolejne 10 tysięcy już w banku mam. Znowu cholera, mogłem zrobić coś lepszego. O, jest od razu bank. Dobra, to w sumie pootwierajmy te kramy tutaj, skoro już możemy. W tej dzielnicy widać jeszcze w ogóle mnie nie było. Mam jeszcze lekko ponad 6 minut, tak więc myślę, że na spokojnie. Tylko boję się, że to już będzie chyba... Tak, to chyba będzie ten element, ten moment, gdzie Sofia, powiedzmy, zostanie zamieszana w nasze na głupie, głośne menu. Gdzie Sofia zostanie zamieszana, powiedzmy, już w naszą sprawę. Okej, oczywiście, że kupuję ten
tą bibliotekę, ten sklep z książkami, jakkolwiek to nazwać. Antykwariat, coś tego typu. Ale zobaczcie, mimo wszystko tych książek mam bardzo mało, nie? Tak się wydaje, że to jest naprawdę dużo, ale to jest mało książek. Wyobraźcie sobie, jak ceny te książki były, że tak niewiele towaru potrafiło komuś, powiedzmy, wystarczyło komuś na przeżycie, tak? I na kontynuowanie tej swojej działalności. To jest też kwestia taka troszeczkę odwzorowująca rzeczywistość, powiedzmy, w Ascynie. Która pokazywała, że bardzo niewielkie zasoby wewnątrz sklepu trafiły, no dobra, może akurat w wypadku medyków to nie aż tak, ale w wypadku na przykład właśnie bibliotekarzy, antykwariuszy, nie mam pojęcia, antykwariuszy, chyba tak, mniejsza, przepraszam, jeżeli coś źle odmieniłem. Jak niewielka ilość po prostu tych cennych towarów rzeczywiście mogła komuś ratować, powiedzmy, skórę, ratować życie, sprowadzić do niego dobrobyt, poniekąd. Tak, to mi się podobało. Okej, okay, któż tu jest? A, oni mogą przetransportować na drugą stronę, ale tam chyba jest mój cel misji. Tam jest jakiś facet, z którym chyba będę musiał pogadać, ale najpierw skrzyneczka. Standardowo. Niestety mój poziom poszukiwania, jak widzicie, troszkę jest wysoki. Tutaj chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jeszcze spadłem przez to, że chciało mi się ziewnąć. Świetnie. Okay, pogadajmy z nim. Mnie jest okropnie głośne. No, ta burza jest też dosyć głośna. Myślę, że prawdopodobnie mi nawet zagłusza. Albo w dużym stopniu przynajmniej jest mniej więcej tak głośna jak ja. Bo była. Okej, okay, wygląda to, że został nam jeszcze jeden element parkurowy w tym odcinku, tak więc czemu by nie? Zróbmy to. Okej, okay, no tak. Ewidentnie jest to jakieś przejście asasyńskie. Czy tam nie było miejsca na jego to ukryte ostrze? Środkiem? A, nie. Okej, okay, jest tutaj. Wydawało mi się, że tam na środku w tym znaku asasyńskim było właśnie miejsce na jego ukryte ostrze. Przepraszam, pozwólcie, że się napiję w międzyczasie jeszcze. Jest dwa interakcja. Szkoda, że nie było pokazane tej animacji, bo wyglądało jakby się zlagowała albo ścięła. Cokolwiek. Okej, tam jest coś u góry ewidentnie. Tam mamy śmignię, która znowu jest czasowa bodajże, jak się nie mylę. Oj, teraz mamy już czas pokazany. Ja mam czasu, żeby tam dotrzeć do danego miejsca. Interakcja od razu. No to musiało wymagać siły. Patrzę na to, że jest to nie tylko kamienne, to jeszcze tak bardzo porozrywiałe. Znaczy, że tak byłem cicho, ale wolałem postawić tą kadzenkę taką pustą, właśnie bez komentarza mojego. Tak, wieża panny tak się nazywało. Czy dobrze pamiętałem. Tylko przydałoby się najpierw zejść, czyli właśnie chyba tutaj muszę jakoś spróbować wyskoczyć. Tam jest teraz kolejne miejsce. I tutaj chyba kolejna półka skalna, którą powinienem był właśnie odwiedzić, że tak powiem. Wszystko jest tutaj w ogóle, to jest drewno, jak się nie mylę.
To musi być zbutwiałe. Nie mam pojęcia, jakim cudem Ezio mógł jeszcze potem skakać, co dopiero odbijać się. Tak więc... No, ja wiem, że to są tylko gry, ale... Po prostu jest to dla mnie nierealne, żeby to wszystko tak przetrwało. W tak dobrym stanie na dodatek. Zobaczcie, ile rdzy jest na samym tym mechanizmie. Okej, tylko gdzie to jest? Tam gdzieś. Dobra, wszystko jasne. Albo jeszcze nie jasne w sumie. Okej, okay, tędy nie. Czyli trzeba tam jakoś chyba przeskakiwać dalej. Okej, okay, tylko jak stąd teraz mam doskoczyć? Czy to jest coś? Już nie mam pojęcia, jak się tam wspiąć na to. Nie? Ja nie mam nawet gdzie wskoczyć. Na chwilę zastanowienia. Pozwolę się chyba temu zamknąć, przepraszam. No to mnie zaspędział. Ale ja mam tam skoczyć wyżej. Bo jeszcze raz to odblokuję w takim razie. To wygląda. A, bo ja stąd przyszedłem w ogóle. Świetnie, geniusz. Chyba mam lepszy pomysł już. Mam to pominąć jakoś? Nie. Menu. Przepraszam, ale to menu jest strasznie głośne i go się nie da przyciszyć na dodatek, więc... To nie jest z mojej winy. To nie wynika z mojej winy, że jest takie głośne. Okej, okay, ten na się tam nie dostanę. Ja chciałbym się dostać naprawdę tutaj na górę. Tutaj powinienem móc coś zrobić, ale nie wiem, jak się tam dostać na razie, no. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Okej. Okay. Spróbuję może skoczyć do wody. Może to mi coś da. Świetnie. Pełne synchro. Nie udane, czyli można było to zrobić inaczej. Tutaj oczywiście wspiąć nie mogę, dobra, no to dobrze, że mi ta gra powiedziała. Bo teraz nie mam pojęcia, jak ja mam się wydostać stąd w takim razie. Tam jest coś. A, bo to jest to. Jak ja mam się tam dostać, naprawdę nie wiem. Chwilowo. A tu jest A teraz jestem ślepy jak kret. Nie, że mam okulary, to i tak jestem ślepy. Zwróciłem na to uwagi wcześniej. Okej, udało się. Dlatego mam tyle czasu, bo to nie trzeba tak bezpośrednio tam przejść, tylko trzeba sposobem. Okej, prawie spadłem teraz przez mój idiotyzm znowu. Dobra, ale udałoby się to zrobić w połowę czasu nawet, jak widać. 20 sekund to jest połowa, więc choćby nie wiem, jak wolno biegł i czy by nawet, nie no, może jakbym spadł, to nie, ale 20 sekund da się to zrobić spokojnie. Tak, odblokuję ewidentnie kolejny poziom, bo jak widać, ponownie odblokowałem śluzy, powiedzmy, jeszcze niżej, które były względem poprzednich. Ale fuj, wygląda okropnie, absolutnie, te glony, to wszystko porośnięte tym chem. Ja współczuję Ciowi, a co dopiero zapach tej wody, która ewidentnie musi być stara, po prostu. A to nie jest to są różne pąkle takie chyba, czy coś tego typu. Przynajmniej to wygląda, wygląda na to jak rdza rzucona na ten, akurat w tym wypadku to jest kamienne, ale... gdy pokrywa to wszystko, cały ten mechanizm, wygląda to po prostu rdzawo. Okej, chyba tam będziemy musieli przejść, tak więc myślę, że na razie droga prosta. Chciałem jeszcze ogarnąć, wiecie, po prostu kolejny fragment. Jakby mojej drogi, ale... najewidentnie muszę przejść tutaj. Mam minuta, czyli teraz jeszcze dłuższy element. 34 minuty już mamy filmu. Dobra, w takim razie wygląda to, że muszę przejść tam. Znaczy będzie to dosyć liniowe, tutaj widzę. Nie będzie czasu na zastanawianie się nad drogą, tylko trzeba po prostu biec. Okej, okay, myślę, że tutaj jakby przejść i się odbić w tą stronę. O, już się bałem, że właśnie spadnę. Prawie to zrobiłem sam. Okej, okay, ale stąd, tutaj udało się. No to jak widać, że musiał się ostro zaprzeć. Bo to było najdłużej i najgłębiej pod wodą. Zresztą naprawdę nie wiadomo przez ile lat, tak? Dobra, to jest chyba za głośne i ewidentnie mnie musi zagłuszać, ale...
Postaram się mówić jak najgłośniej, żeby cokolwiek było mnie słychać. Jest i klucz, chyba. Okej, ale coś mi to da. Blokuje mi to bramy. Aha, ja jest tylko do połowy, świetnie. Czyli w tym cały sęk. Okej, tutaj ewidentnie muszę przeskoczyć. W tle jakaś muzyka gra. Nawet taka bardzo delikatna. Mam jeszcze 30 sekund. Nie mam pojęcia, czy mi się uda tym razem to zrobić. Mam nadzieję, że jednak tak. W sumie nie jesteśmy już daleko. Tak, chyba się powinno udać w miarę. No, co to mnie... Naprawdę? Naprawdę? Co? Dlaczego on się tutaj nie chce... Serio? Czy to jest jakiś żart, czy coś? Nie, ja się poważnie całkowicie pytam. Czy to jest jakiś żart? Dlaczego on się dwa razy od tego odbił, a nie złapał się tego? No, dla mnie szok. Delikatnie mówiąc. Z jakiego powodu to się stało, no? Byłem niemalże pewien, że tam trzeba, że to tam właśnie należy skoczyć i powinien się tego złapać, znaczy złapać, no. Powinien na tym zawisnąć. A następnie po prostu tam wskoczyć. Ale chyba najwyraźniej nie. Teraz spróbujmy jeszcze raz. Wiem przynajmniej, że mamy dwa podejścia na pewno, żeby tam wskoczyć, więc... Spokojnie powinienem dać radę. Jak mi się zostało 30 sekund, więc pewnie na 3 podejście nawet starczy. No tym razem się złapał, no świetnie. W końcu, za trzecim razem dopiero. Dobra, i jest. To gdzie będzie się znajdował ten klucz Masyafu? Kopnął i zadziałał. A, tam u góry, czyli jednak był. Dobrze mówię, że tam u góry się on znajduje. Okej. Okay. Zobaczmy, czy to właśnie... Właśnie, będzie się ustawiał w takie schody, że tak powiem. Czyli, że nie będą one na równej wysokości, tylko jeden będzie wyżej, drugi niżej. Z tych kamiennych... bloków. No i z jakiego powodu niby teraz on to tutaj zeskoczył, co? Proszę mi podać jeden argument, który za tym przemawiał. Ja absolutnie nim nie kierowałem w tamtą stronę. Ja się tego tak nie lubię czasem tej parkouru. I w tym wypadku właśnie na przykład też. W moim odczuciu powinien się tam Ezio złapać, a on się od tego odbija i potem nie łapie się tego totalnie. Nie wiem, czasem mnie to po prostu denerwuje. Tą stronę teraz. Kiedy postać robi nie to, co byśmy chcieli mimo wszystko. Jak ją kierujemy, przyzwyczajeni do tego schematycznego typu, że jesteśmy tutaj wspomagani, a potem nagle robi coś po swojemu. Dobra. Woli do przodu. Mamy już i trzecią trzeci z bloków. Trzecią z drabinek, jakkolwiek to nazwać. I chyba już przed nami ostatnia. No i te 40 minut cholera odcinka, strasznie długo. No ale cóż. Dobra, tam jest. Okej, czyli może stąd trzeba tam skoczyć. Mam nadzieję, że się uda. Jak się nie uda, to się wkurzę. Dobra, się udało. Najważniejsze, okej. Najpierw przeszukujemy oczywiście skrzynki, bo czemu by nie? Cały ja. Pierwsze co robię, to patrzę za hajsem.
tutaj. Synie. Czyli jest skrzyneczka. 1600, ładnie. No i mamy kolejny klucz. Dajcie czwarty, jak się nie mylę. Czwarty klucz Masyafu, do Masyafu. Okej. Okay. Udało się. Rzeczywiście można było to zrobić bez spalenia dowodu. No ja niestety nie przemyślałem tego, powiedzmy. Ale zrobiłbym to, gdyby nie to, że po prostu myślałem, że tam wodą da się dostać. Do tego jednego punktu. Ja tak jak mówię, też nie patrzę. Nie patrzę na to wszystko. Nie patrzę na te wszystkie misje poboczne, w sensie dodatkowe do synchro. Bo są dla mnie czymś takim, no niech będzie, ale ja robię to, żeby to zrobić, a nie to, żeby to wymaksować. Dobra, kończąc moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie też kolejne odcinki z syna, bądź też z innych serii. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.